Dzisiaj sprawdzamy, jak członkowie Gen Z nas dobrze znają, a my przygotowaliśmy 4 kategorie, więc zaczynamy od pierwszej, czyli pytania związane z Twoje 5 minut. Let's go! Byliśmy na miejscu, jesteśmy fanami, obejrzeliśmy wszystko, więc raczej to będzie najprostsza runda. I ten, kto będzie miał najwięcej punktów, wygrywa 200. Alright! Kochani, jesteście niesamowicie, wyprzedaliście nasze wszystkie koncerty w 3,5 dnia, dlatego postanowiliśmy dołożyć ostatnią, naprawdę to już jest ostatnia pula biletów na koncert połączona z meet and greetami w katowickim MCK. Sam koncert odbędzie się 25 czerwca w Katowicach, ale dzień wcześniej 24 ten dodatkowy meet and greet. Nie, niestety nie będzie 24 czerwca, aczkolwiek na koncercie będę i na grupowym meet and greetie 25 również będę. Jeżeli już ktoś z Was ma bilet na koncert, a nie macie meet and greeta, to możecie taki właśnie zupgrade'ować. Więc macie opcję kupienia biletu na koncert z meet and greetem, który jest 24, albo jeżeli już macie bilet na niedzielny koncert, to możecie go zupgrade'ować o dodatkowy meet and greet. Sobotę. To ostatnia szansa i jedyna. Drugiej takiej nie będzie, więc śpieszcie się, zanim wszystko znowu zleci. Bilety na gołę! W którym odcinku zostałem wyrzucony za swoje zachowanie? Oh. Ty, dobra, jednak nie jest takie proste to jednak, bo nie pojęcia. Ja ogólnie wyjątkowo pamiętam ten odcinek, bo to ja cię wyrzuciłam z Bartkiem. A to on... No Faust, okay. Nie podpowiada. Bo o tym mówimy. Czy... cztery. Drugi, prawda? Bo to drugi chodzi, odcinek. To chodzi o ten odcinek, gdzie wy wyrzucili cię, ale cię przywrócili. Tak. I to było pytanie o zachowanie. Nie, nikt nie zgadł. Jaki był odcinek? To był pierwszy. Kurde! Tak myślałam, ale ci mi nie pasowało z pierwszy. Tak, bo było za zachowanie. Oddaj indykator. Szybko poszło. Za drugim razem też zostałeś wrzucony za zachowanie, za to, że... No ale jakby to nie było za zachowanie, nie. To nie chodziło... Przygoda tak, z tym to taki był pretekst, nie? Taki był pretekst. Ten już się za to nakłócił. Polera! Nie lubisz przegrywać, co? Bardzo dobrze. Który odcinek był dla mnie najgorszym odcinkiem? Tak? Ja pamiętam. Żebym w ogóle mogła wyrzucić z programu. Może być albo numer odcinka, albo co tam po prostu się... Tak, dała numer. Ten co tam pisze cały esej. Trzy, cztery. To był mój odcinek. Piąty. Co? I uwaga, czyli tak, Fausti dała helikopter, czyli to był odcinek chyba czwarty, albo trzeci, czy coś takiego. Pierwszy z kołem, a Bartek dał odcinek piąty. I gratulacje, ty zdobyłaś punkt, to był odcinek, bardzo. Gdzie trzeba było występować na scenie i odgrywać rolę. Gdzie musiałam grać jako Karol Fryz-Wiśniewski i to było dla mnie bardzo niezręczne. Gramy? Tylko buty wytrzeć tam. Świetnie ci dzisiaj poszło generalnie. Serio? Nie. A wiesz, co ci powiem? Strzeliłem. Wiecie co, ja wam powiem, to u mnie w wywiadzie to mówiłam. A też nie pamiętam. Lecimy z kolejnym pytaniem w takim razie. Lecimy z kolejnym pytaniem w takim razie. Co? Co? No bo telefon skończył. Bo ja mu powiedziałam, żeby, nie, żeby ja na początku przeczytać i potem powiedzieć. No, co ci? No to jeszcze raz. Ale no właśnie powiedziałem. To wszystko wlatuje. Pytanie brzmi tak. Jakie wyzwanie miałem w odcinku z pokonywania własnych lęków? Kurde! Pamiętałam to! A ja wiem! Ej, dobra, wychodzi na to, że ja nic nie wiem. Tak właśnie oglądaliście wszystko. Trzy, dwa, jeden. Wąż! Jest! Gorące przedmioty. Tak! Dlatego co na mnie nie zrobiło wrażenia, bo to nie było takie hardkorowe. Tak! Co gorące przedmioty? Jaki to ma sens? On to wymyślił. Czyli wąż z dobrą odpowiedzią. Tak! Bartek, czy ty w ogóle oglądasz parę 5 minut? Właśnie. A widziałaś go na finale, jak tutaj spadł na pufie? W którym odcinku dostałam diamentowy bilet? O, bym wiedział chyba. Czwarty. Drugi. Piąty. Oczywiście, że to był drugi odcinek, bardzo wcześnie. Dlatego miałam taką też presję, bo to był już drugi odcinek. Ty miałam punkt? Tak, z nikim nie znałam, a już go dostałam. Fajnie, podoba mi się. Dzięki czemu wygrałem nagranie piosenki z Polą? Wiem. Oni jak oglądali to chyba na przyspieszenie i tak jakby robili nie, coś innego. Nie, że dawno temu było w ogóle. Przewijali. Ogólnie ja nie oglądałam też tego odcinka chyba. A jakie było pytanie jeszcze raz? Kochani, 10 nie. sekund. Nie, 10. czekaj, 15. 8. Dobra, mam. 7. Czekaj. 2. Już. 1. Koniec. Najlepszy TikTok. Gorące przedmioty. Gorące przedmioty. Ja też mam. Najlepiej poradził sobie w konkurencji. To jest oszustwo. Ale ja wiedziałem, że TikTok. Tylko po prostu nie chciało się pisać już TikTok. Przegrywasz. Kur. Gorące przedmioty. Po prostu opisujesz siebie. A co, ty miałeś jakieś wyzwanie z gorącymi przedmiotami? Kompletnie. W tym drużynie byłam w ostatnim finałowym odcinku
swoje 5 minut. O. W Hiszpanii. Dobry, cholera, nie spał, to by wiedział. Jezus, nie mam nic. Dobra, Dominik był to dokładnie, więc macie wszyscy punkt. Ja pamiętam nawet, jak Dominik mówił, ja to nigdy jeszcze z Julitą nie byłem, więc wybieram i on wykorzystał wtedy kartę przyjaciela właśnie na ten odcinek, żebyśmy byli w parze. Tylko Wika nie ma punktu. I dalej Kania jest na prowadzeniu. Let's go! Idzie mi fatalnie, ale powiem wam tak, odkuję się w ostatniej rundzie. Bo mam Julitkę, bardzo dobrze. Tak jest, bo mamy przygotowane, słuchajcie, różne rundy, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, co nam tutaj przygotowali. Przechodzimy już do kolejnej konkurencji. Tak szybko? Tak, którą są pytania prywatne. O, w internecie da się znaleźć odpowiedź na każde z tych pytań. A można korzystać z telefonu? Nie. Nie. Skąd wzięła się ksywa Kostek? A. Złamałem kiedyś rękę i wołali tak na mnie na boisku. B. Taką sobie wymyśliłem nazwę na social media przed programem. Patrz, oni nie mają pojęcia. C. Nazwano mnie tak w programie przez tatuaż. A jaki masz tatuaż? Nie mów, a nie, już nie mów, już nie mów. Cicho. Ry. B. A. A. C. 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 Yes! Tutaj! Ale nie! Chodzi o tatuaż, dostałem się do twojej 5 minut, który jest na kostce. Tak. Ksywa została mi nadana w programie przez wujka. Naprawdę? Ja byłem pewien, że tak miałeś wcześniej. Nigdy tak na mnie nikt nie mówił. Przecież miałeś już tego kościa trupa na miniaturce. No bo sobie zmieniłem w trakcie trwania programu, żeby ludzie mnie mogli łatwiej znaleźć. No dobra, wiecie co, myślałam, że jestem w to słaba, okazuje się, że już mam tyle samo punktów co Hania, więc jest mega git, mega git. A jak go nie bostka? Cholera. Jest jeden sport, który trenowałam jako dziecko. I jest to siatkówka, B, koszykówka, C, akrobatyka. Wiedziałam, zanim podałaś odpowiedzi. Widziałam to, Hania, ja i doceniam. Cztery. To oni trenowali koszykówki. Jest to koszykówka, czyli B. O nie. A przecież ci jesteś niziutka malutka. Bo ja grałam na zagraniu. Faustyna i Hania idą łeb w łeb i lecimy od razu z kolejnym pytaniem. Na jakich pojazdach jeździłem wyczynowo? Na wszystkich. BMX, rolki, hulajnoga, deska. B. Rower, MTB, deska, hulajnoga, monocykl. What the fuck? Ile ty wymieniasz tych rzeczy gdzieś? Cztery. C. Rower, MTB, hulajnoga, deska i motocross. Nie wiem, czy się różni B od C. Motocrossem. Monocykl to jest rower z jednym kołem. Rower MTB to jest rower górski. Skakanie po dołach. A to wyglądasz jak BMX daj. Bardzo dobrze. Odpowiedź to A. Yeah! Oh, nie, ja nie mam. Na monocyklu? Ty też nie masz? A jak wygląda monocykl? No rower z jednym kołem. Za którym razem zdałam prawo jazdy? A. Za pierwszym, B. Za drugim, C. Za czwartym. O nie, czekaj. Jaki przeskok. To się pomyliło. Jaki przeskok, zabolało. 3, 4, A. A. Fausti, co ty? Za pierwszym. O, A. Gadałyśmy o tym. Ja pierdzielę. A ten mówi tak, wierzę w ciebie i dam za czwartym. Pyłka była. Skąd przyleciałem na casting do twoje 5 minut? O cholera, no. Bardzo proste. A ja wiem. A. Malta. B. Nicea. C. Majorka. A ja strzelam, ja strzelam, ja nic. Gorzej, jak się okaże, że trafiłam źle. C. Majorka. Ecstasy emotion. S. Majorka. Przegrywasz, Bartu. Jestem pod wrażeniem, jak bardzo świeżo nas nie zna. Tak. Jak byłam dzieckiem, miałam jedno zwierzątko. I było to A. Pies. B. Gekon. C. Komik. O! Dobra, mamy to. Nie, bądźmy szczerzy. Kto nie miał? Ja. 3, 4. Ja nie miałem. Ja nie miałem. Wahałam się nad psem ogólnie, bo ja nie miałam komika. Ja miałam 16 komików w pewnym momencie, bo one się po prostu przyniosłam w ciąży zoologicznego i rozmnożyły się wszystkie później te dzieci z tą matką i musiałam mieć w słoikach normalnie. Fausty! A, klasyk. Każdemu się zdarza mieć po 18 komików w słoiku. Ej, a jak się nazywa mężczyzna mysz? Myszor. Myszor. Dajcie znać w komentarzu. Lecimy dalej. Kolejna runda polega na tym, że wysyłamy wam 3 zdjęcia i musicie wybrać, które to jest nasze wymarzone auto, wymarzony dom i wymarzone miejsce na wakacje. Zaczynamy od wymarzonego samochodu. Jest to tak. Nissan Skyline, Honda S2000 i Toyota Supra. O Boże. Wszystkie są takie same. 4, A. Toyota Supra. I patrz, było tłumaczone, że mieliby napisać cyferkę, które auto ten napisał nazwę. Oni napisali AC. Ja napisałam jeden, okej? Okay? Zrobię tak, że pogratuluję wszystkim, którzy wybrali Skyline'a. Yes! A co to? A wiesz co? A to mi chodziło. To jest ten pierwszy? Jak z Fast and Furious. Tak! Yeah! Tak! Oh yeah! Najbardziej do ciebie pasuje, tak by the way. A ja myślałam, że gadaliśmy kiedyś o Suprze. Gadaliśmy, ja też bym. Chciałbym mieć każde z tych trzech. Supra jest fajna, ale basic. No, klasyk taki, no.
Dobra, słuchajcie, ja wam trochę ułatwiłam, bo tutaj nie chodzi do końca o model auta, tylko bardziej o styl auta. O kolor. Nie, kolor wybrałam jeden. Jakby wszystkie są różne. Kurde, ale już myślałam, że będzie łatwiej. Patrzcie. Dobra, zakładam, że będzie Urus. Ja nawet nie Urus G-klasa i jakieś Lambo. Musiałam powiedzieć. Trzy, cztery, ostatnie. Bez dachu. To pierwsze, to stare. Nie, i jest to ostatnie, czyli trójka. Jest, ja zawsze mówiłam, że jest bardzo chciała takie wyższe auto, bo w nim się czuję jakby bezpieczniej i lepiej. I mimo, że jestem właśnie mniejszych rozmiarów, to... Ej, czyli powiedziałam sobie. Ja między pierwszym a drugim myślałam, w ogóle trzeciego nie brałam pod uwagę. Lecimy z kolejną konkurencją i będzie to wymarzony dom. Nie, przepraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, co właśnie Litka nam teraz wysłała na grupę, to wbijajcie na Instagram. I moim zdaniem to będzie proste. Trzy, cztery. Jedyneczka, jedyneczka. Oczywiście, że tak, wszyscy mają kurs. Totalnie twój vibe. Tak. Kurde, no nie dam rady chyba już wyprzedzić resztę. Wysłałam moje. Nie no, Julita, one są takie same. Dobra, ja już jestem gotowa. No nie wiem, a który ma basen? Żaden. Nie wiem. Ale po co basen? Z tego się nigdy nie korzysta. Alright. Trzy, cztery. Patrząc na polskie realia, no to... Słuchajcie, tutaj świeży was goni. Ej, nie, miałem jedynkę, ale skreśliłem tam na dwójkę. Bo jest to taki domek, który ma bardzo dużo okien, a ja bardzo lubię światło i jest on taki lekko drewniany. Jesteś rośliną. I tak. Racja, racja. Ale kto w ogóle robi to na takich belkach? Kurde, to jest zero podparcia w ogóle. Hania, kto to obliczał? Brawo. Kto to obliczał? W takim razie czeka nas ostatnia runda, czyli wymarzone wakacje. Show me what you got. Dla wyjaśnienia będzie to tak: Hawaje, Sydney, Norwegia. 3, 4. Hawaje, bo surfing? Tak jest! Tak jest! Tak myślałam. A ja mam pewna, że chodzi o Australię. Dobra, gonię! Wracam do gry chyba! Czy nie? Ja wyglądajcie do końca, widzę, żeby się dowiedzieć, czy wygram. Dobra, ja wysłałam swoje trzy i teraz słuchajcie. Ja z każdym z was praktycznie miałam okazję o tym rozmawiać i jak nie będziecie wiedzieć, to będzie mi bardzo smutno. Pierwsze jest to Japonia, drugie Australia i Malediwa. Jeżeli oglądaliście mój odcinek, to byście wiedzieli. Ty wiesz? No. No dajcie mu. No nie. Tak. Trzy, cztery. Oczywiście, że jest to Japonia. Tak, co? Jest. Nie wiem nic o was? Tak, jest. No. No. Najważniejsze rzeczy wiedziałem. No to miał chodzić jakiś pies, stary. Najważniejsze, że wiem, gdzie pojedziemy razem na wakacje, tak? No i dobra, w ogóle jest pytanie. Bo jaka to jest odpowiedź, byście powiedzieli? Jeden. Nie. Robisz tak, o cyk i masz łódkę, na której możesz dopłynąć do następnego pytania! O tak! Przed nami została ostatnia runda, czyli ulubione smakołyki. Na słodko, na słono i coś do picia. I zabieramy was na zakupy. Powiem szczerze, jest to bardzo ciężkie zadanie, bo nie mam pojęcia, co nasi przyjaciele nowi lubią jeść i pić, ale jak największy zwyrol wbiłem bez pytania do pokoju Julity i Oliwiera i przeszukałem ich pokój, by się rozejrzeć po prostu, co mają w pokoju. Może to akurat będzie to. I u Oliwiera znalazłem taki oto napój. Weźmiemy to. Dobra, wydaje mi się, że kiedyś widziałem Oliwiera, jak jadł takie batoniki podwójne w czekoladzie z Toffee w środku. Nie mam pojęcia, jaki smak chipsów wybrać, więc wybiorę po prostu taki, jaki ja lubię i mam nadzieję, że trafię. Kochani, jeżeli chodzi o Julitkę, to dla mnie to jest mega łatwy challenge, bo już taki odcinek nagrywam na swoim kanale. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, to wbijajcie. No i tutaj już jesteśmy, proszę bardzo, to jest ulubiony słodycz od Julitki. Jeżeli chodzi o Oliwiera, totalnie nie wiem. Biorę mu kinderki. Wydaje mi się, że jego ulubionym napojem jest cola, więc ją biorę, a od Julitki no jestem w 100% pewna, to jest coś, co ona wielokrotnie piła przy mnie i wiem, że to jest jej ulubiony napój, tylko czego tu znajdziemy? Jest Oshi niebieskie. To są właśnie ulubione chrupki Julity. Ty widziałeś kiedyś Oliwiera, żeby jadł coś? Nie. Ja tylko widziałam jego, nie swój catering. Ulubione picie Julity. Wezmę jej kukusia. Brzydkiego. A Oliwier? Ci wydaje, że dla niego musi być słodkie i gazowane. Ten napój wygląda jak serce Oliwiera. A to wygląda jak mózg Oliwiera też. Kończy mi się miejsce w rękach. A kurczę, widzicie? Problem jest taki. Nie, nie ma żadnego problemu, nie ma żadnego problemu. Czarny napój gazowany. A dla Julity, kurczę, co Julita? Ej, faktycznie coś związanego może z herbatą. Częstowała mnie parę razy Julitka orzeszkami w panierce chrupiącymi. Więc weźmy to dla niej. Krakersy cebulowe. A słodkie rzeczy, kurde. Steczka, małe krakersy.
z czekoladą, w takiej polewie czekoladowej, to będzie dla niego. Są tu czekokapy? Bo mi się wydawało, że ona wdupcała te czekokapy na potęgę. Nie dziwię się jej. Ej, dobra, to mi, z tym mi się kojarzy słodkie dla Julitki. Czyli miś lubisz. To wszystko, dziękuję pięknie. Dobra, biorę czarny napój dla Oliwiera. Jeżeli chodzi o Julitkę, to ja w sumie, wydaje mi się, że ona lubi takie dziecięce napoje, typu Kubuś na przykład, więc wezmę jej Kubusia. A tak serio, to prawie w ogóle ich nie znam. Jakby naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jedynie na podstawie tego, co widziałam, że gdzieś tam kiedyś jedli. Julicie biorę Kinderki. Teraz mamy Kostka i wezmę mu Kinder Bueno, bo kto nie lubi Kinder Bueno? Jakby, jak nie wiecie, co komu kupić słodkiego, to zawsze wybierzcie Kinder Bueno. Nie znam osoby, która nie lubi. Julita lubi chyba fromage, a Oliwier... Jezu, ja nie wiem. Nie wiem, go mam wiedzieć. Oliwier nigdy prawie nic przy mnie nie je. Uważam, że Oliwier kocha paluszki z solą, Julita kocha strągi, tak samo Kinderki. Kto nie lubi Kinder Bueno, na pewno nie Kostek. Dziękuję. Dobrze, kochani, jesteście po zakupach, więc pierwsze pytanie. Jaka jest moja ulubiona słona przekąska? O, mój drogi! Słona. Co innego? Krakersy cebulowe. Mega je lubię, lubię je? Nie, ja dla siebie. Co? A to nie dla was? Żartuję, dla was. Ej, wydałam 40 zł na tą torbę rzecz, okej? Okay? Mam tutaj zapisaną odpowiedź, która leży na tym stole. Ulala! Popatrzyłeś na duszki? Tak, popatrzyłem na duszki, bo są to lejsy paprykowe. Szacuneczek, są pyszne, proszę was. Są pyszne. Dziękuję bardzo. To moich nie dostaję. Ej, Bartek nadgonić nas może, wiecie? Nie, dobra. Nie ma szans. Dobra, czas na moją słoną przekąskę i uwaga, ja nie mam tutaj jednej, więc zaliczę wszystkie te, które faktycznie lubię. Jest ich mniej więcej ze trzy, takie się dobra. Wydaje. Trzy, cztery. Oczywiście, że jest to. Orzeszki w panierce. Orzechowe. Ej, bardzo mi jest miło, bo zaliczę wszystko oprócz strągów. Bo wszystko to jakby jem bardzo często i niknaksy, i orzechowe, i lejsy cebulowe. Ja też chciałam ci kupić te, bo ja mi się wahałam między tymi bez. Ale patrz, jak słona zrobiła. Zrobiła tak, że Kostek dostał tylko te, które wybrał, dostał jedno, ona dostaje teraz prawie wszystko. Ale Olek potwierdzi, że to są faktycznie moje wszystkie ulubione, więc w ogóle jestem mega dumna z was. Przechodzimy teraz do przekąski słodkiej. Aha. Zobaczymy, czy ktoś z was zgadnie. Na 100% nie będę miała punkta, ale uznałam, że muszę ci to kupić, bo to opakowanie wygląda jak ty. To jesteś ty jako słodycz. Zjadłaś połowę. Tak. Jaki? Miałam dzisiaj mega ochotę na Kinder Bueno po prostu, a zapomniałam sobie kupić, myślałam, że kupiłam dwa, więc zjadłam Oliwierowi jedno. Ale to pewnie i tak nie będzie to. Tutaj jest take the challenge, a ty lubisz challenge. Tak naprawdę miałem zapisaną w dodatku jedną odpowiedź. Tylko jedną. Powiedziałem, że trzy, ponieważ nie sądziłem, że ktoś może zgadnąć, a na tym stole leży dokładnie ta rzecz, o której myślę i którą mam zapisaną w dodatku. Kinder Bueno. I kłop dostanie tylko połowę. Jest to, uwaga, Twix. Kania, przecież przy tobie kupowałem 10-pak. Myślałam, że to twoja chwilowa odklejka. 3, 4. Oczywiście, że jest to, Julita. Miś lubisz. Miś lubisz. Tak, przepraszam. Oczywiście, że z tego stołu jest to. Miś lubisz, nie. Jest to oczywiście Kinder Bueno, albo czarne, albo białe, albo Lindor. I nie połówka, tylko całe. Tak, widzicie, co tu się dzieje? Jaki chłopak w ogóle? Tak, wow. Ja jestem pod wrażeniem, Bartek. No, a to jeszcze nie koniec. Super! Zaskoczę cię jeszcze! Stary wraca z zakupów! 3, 4! To wygląda jak ty! Czarny napój! To jesteś totalnie ty! Mam zapisaną jedną odpowiedź, ale na tym stole są dwie, które się zgadzają. Chyba. Odpowiedzią, która jest zapisana jedna jedyna, jest to mrożona herbata. Jezus, jest to mrożona herbata! Grimmie! Tak! Jest to herbata! A Hanie do mnie, ci pogrzało? Do akcji jechałeś? Tak daleko? 15 minut drogi, ja mówię, musiałem. No tak. No i bardzo dobrze. Drugim napojem, który zaliczam, jest cola. Ojej! Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czyli wszyscy z wyjątkiem Hani używamy cola. O, Julitka, to teraz ty patrz na to. Dobra, słuchajcie, tutaj też będą trzy rzeczy, które zaliczę do picia. Julitka mi się najbardziej kojarzy z taką mocno przesłodzoną herbatą. Ja chciałem kupić herbatę i cukier. Tak, ja też!
zastanawiam się teraz, czy tego nie zaliczyć, bo to jest racja, że tak jest. Ale brakuje cukru, no. Nie, bo to jakby dopowiedziałem, od razu powiedziałem. Musisz być ostra w tych chwilach. No to fuck! Ja uważam, że ale nie możesz też dawać porwice. Nie, ale są tutaj dwie rzeczy faktycznie, które są moimi ulubionymi i jest to oczywiście... Oshi, czarny napój. Jest to oczywiście Oshi, to już nie trzeba mówić. I jest to czarny napój. Jest! Tak. Odkuwa się, chłopak. I trzecią rzeczą była orężowa Selena. O Jezu! A jaki kolor? Czerwony! No, czerwony! No. Są osoby, które to piją? Ja! Kocham! Jest bez cukru jeszcze na wersję. Dobra, pora podsumować punkty i Olek, zdradź nam proszę, kto wygrywa 200. Najgorzej Juli tej Oliwiera. Niestety zna Fausti. Nie! To jest źle policzone punkty! Fausti była na prowadzenie na początku. Nie, nie! Przedostatnie miejsce to jest remis. O! Jest to Bartek z Hanią. Który Bartek? Ja. Bartek. No. Różnica między pierwszym a drugim miejscem jest jednego punkta. Ta osoba miała 15, druga 14. I gratulacje, świeży wygrał! A świeży przed tym odcinkiem nie znam ich w ogóle! Wiecie skąd wiedziałem te rzeczy? Wbiłem wam perfidnie do pokoju. Kosza, wyciągnąłem Arizonę u ciebie. Let's go! Za to powinieneś się podzielić nagrodą z Wiką. Dobra, zrobię tak, podzielę się na pół. Nie, bo ja widziałam wszystko o Junicie, więc jest nie. Nie, wydzielimy się na pół, żeby było fair. Bo ja oszukałem. Brawo!